Witajcie kochani, kolejny podcast z Bydgoskiej Światłowni. Dziś przyjechał do nas niesamowity gość z Krakowa, Paweł Orkisz. Witaj. Cześć. Po raz pierwszy w Światłowni, ale wiem, że słyszałeś coś już o Światłowni. Tak, słyszałem o Światłowni. Słyszałem o tym różnych kolegów. Poza tym no, jesteśmy znajomymi na Facebooku, a to i Kondrak, i Kasprzycki ostatnio byli, także wiem, że od wielu lat robisz tutaj coś oryginalnego, ciekawego i tylko jeden jest kłopot, że pomieszczenie jest maleńkie. No ja mam nadzieję, że wreszcie nam filharmonię przyznają. No, albo przynajmniej jakąś taką salę na 150 osób, nie? No to od wielu lat się staramy o to. Ale w każdym razie, wracając może do ciebie, bo ty jesteś tutaj gwiazdą bezapelacyjną. Ja może pozwolę sobie na taką prywatę, bo jeszcze pamiętam, jak w Ogólniaku otwierałem śpiewnik i tam były te największe przeboje. I tutaj autor P. Orkisz. Ja pół życia się zastanawiałem, co oznacza to P. I potem kolejne takie zetknięcie z twoją twórczością, to już lata 90., kiedy wreszcie płyta mi wpadła w ręce. I potem mnie przekleli koledzy z akademika, że po prostu kilka miesięcy to leciało. Słuchaj, miło to słuchać. Rzeczywiście pierwsze kasety nagrywałem pod koniec lat 80., 88 rok. A pierwszą płytę CD nagrałem w 99. Czyli przez parę lat obywało się to na kasetach i na takich nagraniach często przegrywanych przez ludzi z kaseciaka na kaseciak. No a od 99. najpierw nagrałem płytę Przechyły, później postarałem się zapisać wcześniejsze piosenki z kaset, bodajże trzech albo czterech na trzech albo czterech płytach, czyli kolejne płyty poszły bardzo szybko, no ale to były takie bardzo specyficzne płyty typu Ballady o miłości, czyli nieautorska. Potem były jakieś piosenki cygańskie, romanse, takie to też coś o miłości. No i tak sobie pomyślałem, skoro tyle o tej miłości, to może ja bym się specjalizował w piosenkach o miłości. Ale ponieważ na pierwszej płycie Ballady o miłości są cztery piosenki Coena, cztery o Kudżawie i cztery Wysockiego, To był też taki okres, kiedy się specjalizowałem, znaczy koncertowałem nie ze swoim repertuarem, tylko z piosenkami Okudżawy, Coena albo Wysockiego. Przy czym przygotowałem tych piosenek na tyle dużo, że i do tej pory bardzo lubię śpiewać wyłącznie piosenki Okudżawy. To ma przepiękny, taki łagodny nastrój. Albo Coena to jest wtedy już zupełnie taki snój poetycki, taki. Coen to jest ciężki, ale ludzie, którzy kochają poezję, kochają Coena. Wysocki jest dramatyczny i bardzo barwny. A potem wróciłem do swoich autorskich piosenek. A zdradź nam, ile lat na scenie? Wcale nie tak dużo. Dlatego, że ja na scenie pojawiłem się w 1974 roku. Ale potem miałem dość dużo długich przerw, bo przez 4 lata grałem właśnie piosenki w takiej kapeli cygańskiej, Baron, w najlepszej knajpie w Trójmieście, w Grand Hotelu w Sopocie. I przez 4 lata żeśmy grali, dość dobrze zarabiali przy okazji, bo oprócz etatu mieliśmy również napiwki, tak jak kelnerzy gdzieś tam w restauracji, to i my też mieliśmy sporo różnych napiwków. I również zaproszeń na takie prywatne Geburtstagi do Niemiec, do Danii, do Austrii. Potem jakoś tak się porobiło, że się przemiany w Polsce zrobiły gospodarcze, a ja się zainteresowałem rynkiem kapitałowym, który wtedy powstawał od nowa,
No jedno słowem, byłem dziennikarzem ekonomicznym przez lat 11. I zarówno przez te 4 lata, jak i przez te 11 później lat, kiedy redagowałem magazyn Nasz Rynek Kapitałowy, nie śpiewałem. Nagrywałem płyty, bo to się jakoś nałożyło mi na końcówkę, ale nie koncertowałem. Finansiści nie lubią artystów. Finansiści pociągają za sznurki. Nie gra tutaj. No właśnie. Ekonomia. No tak. Jest zaśpiewana. W związku z tym poszedłem w inną stronę i zapomniałem, że śpiewałem kiedykolwiek. Mhm. Ale jak już potem troszkę tam się dorobiłem, miałem jakieś własne pieniądze i własne układy, no to postanowiłem zapisać te piosenki. I one tak sobie były na tych płytach. Nawet nie bardzo dbałem o ich dystrybucję. Czyli wtedy zapomniałeś o ekonomii. Tak, a potem z powrotem zapomniałem o ekonomii, wróciłem do śpiewania i tak de facto od 2005 roku dopiero śpiewam bez przerwy. To jest zaledwie no niecałe 18 lat, tak, niecałe 20. A wcześniej śpiewaniem zajmowałem się może przez lat 6 czy 7. To śpiewam lat powiedzmy sobie 25. Mhm. Nie całe życie byłem pieśniarzem. Czy są takie piosenki, których już nie lubisz? Jest jedna. Być może nawet ją znasz, albo niektórzy z Państwa ją znają. Ja jej nigdy nie lubiłem. To taki, napisałem taką parodię na temat turystów, którzy piją w górach. Aha. Nosi tytuł Znajomy smak księżycowy. Smaka mam jak fix, wypiłbym całe morze piwa. Ja jej nigdy nie lubiłem, ale nie dlatego, żebym... Sama uważam, piosenka jest super, bardzo wesoła i fajna. Tylko, że zdarzył się taki moment, że ja ją napisałem, zaśpiewałem. Ona poszła jak ogień po ściernisku. To była taka imprezowa. Dokładnie. Tylko, że potem przyjeżdżał gdzieś orkisz do Bydgoszczy. Albo do innego Białegostoku, albo do Poznania. I orkisz, który pisze piosenki poetyckie i smakuje poezję. Aha, a tu księżyc? A tu ludzie z tyłu przyszli, oni przyszli się pobawić. Księżycuwa! I rozpieprzali mi każdą imprezę. Przeszkadzali. A przechyły tak nie działały? Nie. Aha. Nie. Nie, przechyły nie są głupkowate. Przechyły, nie. Tamta jest szalona, pijacka, opowiada o tym, że schodzę i prawie że żężę gdzieś na tym szlaku. Później puentę jakąś dosypałem do tego, żeby było tak bardziej przyzwoicie. No ale był też taki czas, kiedy to wszędzie jest tak. Coś się zaczyna pięknie, fajnie. Uh-huh. Na przykład ta moda, którą troszkę Belon wylansował, na chodzenie po górach, szukanie wolności, piękna w chodzeniu po górach. A potem nagle wszyscy zaczęli chodzić i chlać. Uh-huh. Podobnie jak Krzysiek Myszkowski zrobił Bieszczadzkie Anioły. Pierwszy, drugi, trzeci festiwal był fajny i kochany. A potem się to zrobiło po prostu... tłumy, dzikie tłumy ludzi, nie da się przejść i wszyscy chlają piwsko. I zamiast czegoś fajnej imprezy, to się mordownia zrobiła. Więc tak z jednej strony zaczęliśmy od tego, że masz małą salkę. Może nie warto, żeby ona była za duża, bo to się coś może się zepsuć atmosferę. Ale może to tak jest, że po prostu, że te ideały pierwotne potem sięgają bruku czasami. Nie, ludzie są w stanie zepsuć każdy ideał. To tak jest, ale to nie świadczy o ideałach, ale nie świadczy o samej idei, nie świadczy o tych, którzy to tworzyli i wymyślali, tylko po prostu ludzie są dość wredni i są w stanie zepsuć wszystko. Można skopać, nie wiem, każdą najpiękniejszą kobietę, najpiękniejszą ideę, najfajniejszego człowieka. Ja na przykład znam Jana Pawła II osobiście. Pochodzę spod Krakowa, przyjeżdżał do mojej parafii jako jeszcze biskup. Nawet nie arcybiskup. Potrafiłeś stanowczo zareagować. Tak, ja się wkurzyłem bardzo, bo uważałem, że
To naprawdę był dobry, dobry, pokorny, przede wszystkim skromny człowiek. Nie? Ja mam do kościoła mnóstwo pretensji i żalów. Na przykład, nie wiem, czy Państwo byliście kiedyś w sanktuarium Jana Pawła II na tak zwanych Białych Morzach w Krakowie. Niedaleko Łagiewnik, to taki prawie, że bliźniacze sąsiedni kościół. Wybudowali to niby centrum Jana Pawła II, ale nie wzięli tego pod uwagę, że to był człowiek skromny. A tam wszystko ociepka, błyszczy, jakieś mozaiki, jakieś świecidełka, jakieś... No ohydne to jest, po prostu przepych. To taki po włosku go potraktowali, to nie był Włoch. To był skromny, fajny, uczciwy Polak. Jednym słowem, to nie jest tak, że różni ludzie nie spieprzyli te jego dziedzictwa. Ale ten facet akurat jest... Jest poza podejrzeniem. No to tak, być może, że działał w jakiejś instytucji nie do końca czystej, ale z drugiej strony, jakby się przyjrzeć, powiedzmy sobie, lekarzom jako wszystkim i zacząć pokazywać wyjątki jako typowe zachowania. Dziennikarzom, nauczycielom. Dokładnie tak. Ktokolwiek. No ale wracając do piosenek, to powiem tak, że ja starałem się pisać piosenki uniwersalne. Mam teraz takiego kolegę i fana, to jest Lech Makowiecki, też autor bardzo wielu fajnych piosenek. I on strasznie lubi piosenki na dany temat. Jak jest rocznica na przykład Katynia, to pyta się, czy ty napisałeś coś o Katyniu. Czy ty napisałeś coś o Tadeuszu Kościuszce? I coś tam jeszcze, jakieś konkrety. A ja zawsze uciekałem od konkretów w kierunku jakiejś idei, typu wolność, typu niezależność, typu, nie wiem, na przykład moja taka bardzo fajna piosenka, którą bardzo lubię w temacie właśnie wolność, to jest gdy chochoły ruszają do tańca, coraz głośniej wołajmy nie. Nam nie maska, nie smyczka gańca, nie kibitka, nie torba ze słońca, tylko wiara, pomimo, w sens. No i tu nie masz żadnego odniesienia ani do epoki, do człowieka. W każdym razie dzięki temu nie ma takich piosenek, które nie lubię. Poza tą jedną, ale ja ją też bym lubił, gdybym mógł się nią cieszyć. Ona mi się kojarzy z tym, że ona mi przeszkadzała śpiewać, wiesz, takie piosenki, które ja starałem się dopieścić, a ludzie ich nie słuchali, bo chcieli... Powiem inaczej, wtedy jeszcze nie było disco polo. I oni się chcieli bawić tak jak na koncertach disco polo. Disco polo. A co sądzisz generalnie o disco polo, tak przy okazji? Wiesz co, jestem fanem disco polo w takim znaczeniu, że ja wolę nawet te piosenki disco polo niż samo techno. Niż taki trans, wprowadzanie się w trans tylko prząs rytmu. Disco polo ma tam jakiś sens, tekst i tak dalej. Tylko, że ja jestem w stanie wysłuchać... Dużo treści nie ma. No właśnie, za dużo nie ma. No ale to nie każdy jest poetą. No ja rozumiem, że coś musi być dla prostych ludzi. Do czego zmierzam? Ja jestem w stanie wysłuchać z radością 3 piosenek disco polo. Obejrzeć jakiś festiwal czy coś. No, wszyscy rączki w górę. No to dobrze, myślę sobie, wszyscy. Za chwilę wychodzi następne. Wszyscy rączki w górę! No i tak myślę sobie, no, taka euforia niekończąca się, takie pieprzenie bez puenty. Fajna, wesoła, energetyczna muza dla wszystkich. Problemem jest coś innego. Problemem są media współczesne. Problemem jest to, że dla każdego medium jakby świętością, wartością najwyższą jest oglądalność. Problemem jest to, dlaczego disco polo króluje na TVP1, na TVP2, również na Sylwestra robionego przez Polsat i TVN. Proste, łatwe, głupkowate piosenki. To jest problem. Dlaczego kiedyś taka telewizja, w telewizji jakoś łatwo było nam, była taka kulturotwórcza, taka fajna,
rola telewizji, którą telewizja spełniała, a teraz już przestała pełnić. Może właśnie powinna telewizja publiczna taką kulturotwórczą rolę pełnić. Tam powinny być wartościowe rzeczy. Ja bym może dopytał w tym temacie, bo jeżeli chodzi o właśnie takie treści typu poezja śpiewana, ballada autorska, poetycka, jakkolwiek to nazwiemy, tego nie ma na przykład na antenach. Tak jak mówię, jedna rzecz to jest ta oglądalność, a druga rzecz to jest jednak, nie wiem dlaczego, może brakuje dobrych menedżerów dla ludzi z tego gatunku, bo nie ma dobrych artystów. Zwróć uwagę, Grzegorz, na przykład na Jarka Nohawicę. Facet w Czechach. A to jest fenomen. Ale czekaj, dlaczego tak jest? Dlatego, że jego chce się oglądać. Patrzysz na niego, ja widziałem wiele jego koncertów. No właśnie, przepraszam. W telewizji słuchasz i chcesz go dalej słuchać, chcesz go dalej chłonąć. To samo było, no nie, z Markiem Grechutą, to samo było z Ogą Demarczyk. Pewnym problemem jest to, że jak patrzę, no nie chcę wymieniać nazwisk, ale chciałbym wymienić tu najlepsze nazwiska moich kolegów, nie? Tolek Muracki, Robert Kasprzycki, Janek Kondrak. Zobacz, dwóch, trzech piosenkach wydaje mi się, że zaczyna to być nudne. Więc wydaje mi się, że przydałoby się ludzi, przydałoby się takich menedżerów, takich troszkę też kreatorów tej piosenki, bo robione są w tej chwili na przykład Lech Makowiecki, są różnie na TVP1, są na przykład patriotyczne, fajne koncerty, które nieraz z przyjemnością się ogląda. Ale to musi zawodowiec wejść od emisji telewizyjnej i obrobić to nasze śpiewanie. A nie ma fajnego pomysłu, a my sami troszkę chyba, no nikt z nas nie ma takiej może charyzmy, albo takiej jakości jak Jarek Nohawica. Wiesz, ale może dlatego ci specjaliści nie wkraczają, bo nie widzą w tym po prostu pieniędzy. Dopóki będzie ważna oglądalność, a to, ja myślę, że nawet w Czechach Nohawica zdobędzie mniejszą oglądalność niż tam czesko polo, tak? Znaczy ta muzyka typu disco polo. No ale Nohawica potrafi zgromadzić tak. No, stadion widzów. Stadion, dokładnie. Tak. Ale jakieś te, nie wiem, Karel Kryl czy inni tam śpiewający piosenki pop gromadzą 4 stadiony na przykład. Mhm. Albo Nohawica zgromadzi stadion, ale raz na rok. No dobra, no to gdzie leży problem? No, powinna być jakaś... Ja na przykład uważam, że powinno być Radio Ballada, tak jak jest Radio Danielka na przykład. To jest bardzo fajne radio, tylko internetowe. Nie? Fajnie byłoby, gdyby oni mieli częstotliwość. I myślę, że w telewizji powinna być taka TVP Kultura. Kultura jest troszkę za szerokim pojęciem, ale jakby było TVP Ballada, to by było spełnienie moich... Okej, no to jest powiedzmy wydawca publiczny, natomiast wydawca prywatny, on musi się utrzymać. On musi mieć reklamy, on musi mieć sponsorów. Ja jestem przekonany, że trochę, jeżeli zaczniemy jakby promować tę muzykę i troszkę podciągać zawodowo tych pieśniarzy, którzy śpiewają, to będą sponsorzy, bo będzie to coraz bardziej, coraz lepsze. Jeszcze tu patrzę ze swojej strony. Powiedzmy, no od 11 lat jako Światłownia promujemy ten rodzaj muzyki i naprawdę trudno nam znaleźć, powiedzmy, kogoś, kto by w sposób jakby ciągły dokładał się do sponsoringu, do no jakby utrzymania tego. No, bo nie umiem ci nic innego podpowiedzieć, tutaj, wiesz, jak poziom z jednej strony, ciekawość, interesująca oferta, a z drugiej strony
No wiesz, to jest tak. Wiesz, mówi, że jest 10% w społeczeństwie Meneli, albo ludzi zupełnie bez ambicji, 10% ludzi inteligentnych, posiadających potrzeby kulturalne wyższego rzędu i 80% takich ludzi, którzy jakby pójdą tam, gdzie będzie weselej, gdzie będzie lepsza zabawa, zgromadzą się na stadionie piłkarskim, albo na podskocznią pod Krokwią, albo gdzieś tam coś. Czy na tych skokach dzieje się takie coś niesamowitego? No nie, ale na przykład czym się różni siatkówka od piłki nożnej? No moim zdaniem w siatkówce już są naprawdę zawodowi ci konferansjerzy. No oni potrafią tak zabawić publiczność kulturalnie i fajnie, że oni się bawią, tam śpiewają wstępie szerokim albo coś innego. No w każdym razie to wysiłek musi być jakby z dwóch stron. Od strony posiadaczy dostępu do mediów, bo media głównie kreują, a z drugiej strony no środowisko też powinno, może powinno być takie. Ja ci coś powiem, a to będzie nieskromnie. Są profesorowie. Jeżeli ktoś jest dobrym, na przykład w ocenie poezji, dość często to jest człowiek, który zrobił doktorat na uniwersytecie, zajmuje się polonistyką i został profesorem. Ja ci powiem tak. Ja jestem profesorem w temacie muzyka. Naprawdę się na tym znam. Pieśń, piosenka. Ja mógłbym być profesorem. Ja jestem zupełnie niewykorzystany. Wielu, nie tylko ja, wielu moich kolegów, którzy mają doświadczenie i potrafią coś zrobić ciekawego, oryginalnego, ale nas nikt nie wyciąga, nie proponuje nam. No, ja siedzę w domu i się nudzę. No chyba, że na przykład dostanę zaproszenie do Bydgoszczy. Wtedy jadę z przyjemnością. I doświadczenie. I tej wersji się trzymam. Słuchaj, wydaje mi się, bo tutaj już takie niecierpliwe odruchy słyszę, że już się zbliża termin, pora koncertu. Bardzo chętnie bym jeszcze długo z tobą rozmawiał. Życzę ci do udanego koncertu. No i tego, żebyś nie zapominał o światłowni i przejechał ponownie. To zobaczymy, jak będzie po koncercie, jeżeli będzie fajny koncert. Z ogromną radością przyjadę znowu, zwłaszcza, że osobowość gospodarza jest bardzo, bardzo miła. Nie wątpię. Dzięki wielkie.